Modlitwa poranna. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie i Boże mój, dozwoliłeś mi szczęśliwie powstać z nocnego spoczynku. Niechże więc na pierwsze uczucie dnia tego na chwałę Twoją obrócone będzie. Składam Ci dzięki, że się tej nocy żadne nieszczęście mnie ani tym, których kocham, nie stało. I proszę Cię o błogosławieństwo na cały dzień dzisiejszy. Polecam Ci duszę moją, ciało moje, myśli, słowa i uczynki moje. Biorę na siebie znak Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego z wiarą i ufnością. O dobry Jezu, miej mnie, błagam Cię w swej łasce przenajświętszej, iżbym naśladując Ciebie była dziś i zawsze cichą, cierpliwą, posłuszną i uległą dla rodziców i starszych, zgodną i łagodną w obcowaniu z rodzeństwem i towarzyszami, miłosiernią dla ubogich, uprzejmą dla wszystkich. Proszę Cię, mój Boże, o zdrowie i błogosławieństwo dla rodziców, rodzeństwa, krewnych, przyjaciół i domowników, o pocieszenie wszystkich strapionych i chorych, o opiekę nad biednymi, tułającymi się dziećmi i miłosierdzie nad duszami w czystu zostającymi. Ofiaruję Ci, mój Boże, wszystko, cokolwiek myśleć i czynić będę. Niech każda chwila poświęcona będzie na cześć imienia Twojego i ku zbawieniu mej duszy. Wszystko, co mnie dziś spotka, uciechy czy smutek, chcę przyjąć od Ciebie, mój Boże, z pokorą i poddaniem się woli Twojej świętej. I każde uderzenie serca mojego Tobie na cześć i chwałę poświęcam. Amen.